Akademicki Radiokampus 97,1 FM. Ponad 100 skamieniałości w skali tygodnia, w tym m.in. zęby rekinów, kości zwierząt lądowych i morskich sprzed 240 milionów lat. M.in. odkrywali paleontolodzy podczas wykopalisk na stanowisku w Miedarach na Śląsku. Z nami w studiu Wojciech Pawlak, doktorant w Instytucie Biologii Ewolucyjnej na Wydziale Biologii UW, jeden z kierowników wykopalisk. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od tego, co to jest w ogóle za miejsce, te Miedary. Jaka jest jego historia, że jest tak obfite w te skamieniałości, że już kolejny rok tam kopiecie i wciąż jest dużo do odkrycia. Historia najnowsza, można powiedzieć, tego miejsca, najnowsza w skali geologicznej jest taka, że jest to dawna kopalnia, w której wydobywano materiał pod wytwarzanie ceramiki, czyli skały i laste. Ta kopalnia tam funkcjonowała przez kilkadziesiąt lat, natomiast w pewnym momencie wydobycie zostało zarzucone, ponieważ no, jakość tego materiału nie była najlepsza i po jakimś czasie wzrosło zainteresowanie paleontologów tym miejscem, zwłaszcza lokalnych, którzy co jakiś czas odwiedzali to miejsce i znajdowali, i znajdowali kości kości kręgowców morskich. I w okolicach roku 2013. Udało się w tym, w tym miejscu, w 2011 roku ukazał się taki, taki pierwszy raport przygotowany właśnie przez taki mieszany zespół śląsko-warszawski śląsko na temat właśnie tego, tych skamieniałości morskich znajdowanych wówczas. Natomiast parę lat później okazało się, że w tym miejscu znajduje się jeszcze Jedna warstwa z kośćmi dużo, dużo bogatsza w te skamieniałości, i w dodatku zawierające też skamieniałości dużo bardziej interesujące, dużo bardziej interesujące, ponieważ takie gatunki, które dotychczas terenów Polski właściwie notowane nie były, albo były notowane bardzo rzadko. Mhm. A jaka jest historia tego miejsca, patrząc już te miliony lat wstecz? Co tam było, że właśnie dzisiaj na lądzie można znaleźć te szczątki po morskich dawnych zwierzętach? No tak, a miliony lat temu, to 240 milionów lat temu, to jest takie przybliżone datowanie stanowiska w Miedarach. 240 milionów lat temu było tam morze dosyć specyficzne ponieważ nie było to takie pełnosłone morze, jakie byśmy kojarzyli z nie wiem, można sobie wyobrazić na przykład Morze Śródziemne, tak, które jest bardzo słone dzisiejsze. To było może w stanie już takiego zaniku, chociaż było tam bardzo gorąco, to już był taki etap rozwoju tego zbiornika, kiedy on właściwie się wycofywał, i parę milionów lat później tam już właściwie był dosyć stały ląd. Natomiast wtedy jeszcze, kiedy kształtowały się te osady, które kopiemy w Miedarach, to był taki zanikający zbiornik, taka rozległa prawdopodobnie zatoka, która łączyła się z Wszechoceanem dosyć, dosyć jakimś takim wąskim przesmykiem. W związku z tym interesująca taki, interesujący taki aspekt tego stanowiska w Miedarach jest taki, że znajdujemy tam zarówno zwierzęta morskie, takie typowo morskie, jak na przykład notozaury, czyli takie rybożerne gady z wydłużoną szyją, jak i zwierzęta, które raczej byśmy kojarzyli ze środowiskiem już takim słodkowodnym, jak na przykład płazy, które no, zarówno dzisiaj, jak i wtedy Najprawdopodobniej miały bardzo niską tolerancję na, na życie w słonej wodzie. Na podstawie tego wnioskujemy, że ten zbiornik, czy to zanikające morze, już wtedy było na takim dosyć zaawansowanym stadium wysładzania się. Mhm. No i jakie są tegoroczne, takie najlepsze łowy? No, w tym roku kopaliśmy w miaderach przez miesiąc. i to, co chyba w tym roku okazało się najciekawsze, to są znaleziska dosyć niewielkich okazów tak naprawdę, ponieważ udało nam się znaleźć taką, taki nową można powiedzieć osoczewkę w tych osadach, która zawiera bardzo liczne szczątki ryb, a szczególnie rekinów. I rekiny, żeby to sobie tak wyobrazić, to rekiny w triasie, bo o tym okresie geologicznym mówimy, to były zwierzęta no, trochę bardziej powszechne niż dzisiaj. To znaczy one stanowiły dużo większy udział tego, tych ekosystemów morskich, czy w ogóle wodnych, ponieważ żyło też wiele rekinów słodkowodnych niż, niż w dzisiejszych czasach. I ta różnorodność rekinów w miadarach jest całkiem spora, ponieważ mimo, że no jest to jakby jedno miejsce, próbka z jednego miejsca, na powiedzieć, no to mamy ich tam y, y, około sześciu gatunków. Właściwie teraz y, troszkę nie wiemy, ponieważ te próbki, które zebraliśmy w tym roku są, y, są no, nadal niezbadane. Po prostu je zebraliśmy z terenu. Y, natomiast, y, natomiast, co warto powiedzieć, to chociaż te skamieniośli są małe, ponieważ no, to są zęby, to rekiny w swoich paszczach mają tych zębów bardzo dużo. To są przeważnie setki zębów. W związku z tym, pomimo, że skamieniałość jest mała, to, należał, to bardzo często należały one prawdopodobnie do dosyć sporych ryb, które albo polowały na inne mniejsze ryby, albo, jak to często w przypadku triasowych rekinów, taką może nie kojarzącą nam się z rekinami tryb życia wykazywały tak w takim potocznym odbierze rekinów, mianowicie byli to zgryzacze małży i innych takich oskorupionych, oskorupionych organizmów ich zęby były bardzo masywne i przypominały kamyki. I pomiędzy tymi szczękami wyposażonymi w te kamykowe zęby one miażdżyły te, te mniejsze zwierzęta, troszeczkę na zasadzie jak dziadek do orzechów. A jaka jest właśnie ta droga między wykopaniem jakiejś skamieniałości, a rzeczywiście rozpoznaniem, co to jest, rozumiem, oczyszczeniem w jakiś sposób samej skamieniałości z tych kamieni otaczających, czy, czy ziemi otaczającej tę skamieniałość? Jaka jest ta droga od wykopania do ostatecznego zbadania tego wszystkiego? Długa, przeważnie, czasem bardzo długa nawet. Szczególnie tutaj historia zna takie przypadki, że to są dziesiątki lat czasem, ponieważ skamieniałości nieraz wykopane trafiają do magazynu i później nikt się nimi nie interesuje bardzo długo. Natomiast my staramy się opracowywać na bieżąco to, co, to, co wykopujemy. Co jest oczywiście trudne, ponieważ tych okazów jest bardzo dużo, i tak jak w tym roku otworzy nam się ten worek, powiedzmy ze szczątkami rekinów, no to oczywiście jest pewne zjawisko, ale prawda jest taka, że my co roku wykopujemy tych okazów kilkaset, a jest nas mało dosyć, ponieważ nasza grupa badawcza składa się z pięciu osób właściwie, więc to jest bardzo dużo pracy. Taka droga od wykopania, no to. Po pierwsze, jest samo wydobycie, które jest uciążliwe czasem, czasem jest łatwe, czasem jest trudne. To wszystko zależy od kształtu kości, w jakim osadzie ona się znajduje i tak dalej. Ale i tutaj, jakby takie bezpieczne wydobycie kości, to może być kwestia naprawdę dosłownie paru minut, ale to może być kwestia też czasem kilkunastu dni, jeżeli mamy do czynienia z czymś dużym, na przykład czaszką jakiegoś dosyć dużego zwierzęcia, czymś, co jest skomplikowane i, i musimy wtedy. Obkopać tą całą skamieniałość dookoła, stworzyć taką gipsową bryłę, którą w całości transportujemy później do laboratorium. I dopiero w laboratorium taka gipsowa bryła z okazem i osadem w środku jest rozpruwana i, no i preparowana przez, przez specjalistów. Kiedy, kiedy taki okaz trafia do preparacji każdy okaz trafia do preparacji przeważnie, bo wymaga właśnie tego oczyszczenia z osadu, to też jest to jest bardzo często w ogóle naj, najdłuższy etap tego wszystkiego, ponieważ takie to w dużej mierze właśnie znowu zależy od skomplikowania kształtu. tak jeżeli kość jest prosta, jest po prostu jakimś rodzajem walca, jak na przykład żebro, no to powiedzmy idzie to bardzo szybko. Ale jeżeli kość jest skomplikowana, jak na przykład mają to do siebie kości skórne płazów na przykład, one mają taką ornamentację zbudowaną na przykład z grzybków takich malutkich, które mają po 2 mm, no to to jest oczywiście bardzo, bardzo długie i potrafi zajmować tygodnie albo miesiące eee, taka, e, taka praca nad jednym okazem. No i w międzyczasie, albo dopiero po preparacji, wchodzi, wchodzi w grę sama identyfikacja, tak. Przeważnie jak coś jest skierowane na preparację już taką poważną, to mamy przypuszczenia co do tego, że kość jest interesująca i należy do jakiegoś, może gdzieś tam tą naszą wiedzę posunąć do przodu. No ale też znowu, praca literaturowa, Porównywanie tego ze zwierzętami, które są już znane, jeżdżenie do kolekcji muzealnych za granicą przeważnie, gdzie znajduje się materiał porównawczy, no to też zajmuje dużo czasu i przeważnie od wydobycia skamieniałości do jej opracowania, no to, no to mija parę, parę lat. My też staramy się odczekiwać też, żeby nie publikować niepewnych doniesień i ponieważ tych kości bardzo dużo wychodzi z tego stanowiska, to staramy się zebrać jak najbardziej kompletny materiał pochodzący od danego zwierzęcia, ponieważ te kości są izolowane, to nie jest tak, że wykopujemy kompletne szkielety. No to tutaj też próbujemy dozbierać jak najwięcej informacji no i od kiedy takie regularne wykopaliska w Miedarach się zaczęły w 2014 roku, no to dopiero w 2023 tak naprawdę opublikowaliśmy taki przekrojowy raport wszystkich zwierząt, które tam, które tam znaleźliśmy, a on już w zasadzie jest przeterminowany, ponieważ już wiemy, że to jest ich więcej i mhm. trochę inne. Mówimy właśnie tak dumnie, to brzmi, że ponad 100 skamieniałości w skali tygodnia, że kilkaset skamieniałości co roku udaje się wykopać. A patrząc tak szerzej, jak wypada Polska na tle innych krajów, właśnie pod względem ilości, wyjątkowości skamielin, które w naszym kraju się udaje znaleźć? Pod względem ilości. Tak sobie, ponieważ e, na przykład jak porównać z sąsiednimi Niemcami, no to e, naprawdę słabo. E, natomiast to w dużej mierze nie jest kwestia tego, że ich nie ma, no, ale bardziej kwestia historyczna, e, związana z tym, że e, w Niemczech istniał dużo bardziej rozwinięty przemysł wydobywczy, prawda? Okres zaborów. U nas w Polsce e, też tutaj mocno się przyczynił do tego, że jednak byliśmy dosyć. E, Pobocznym elementem tych, tych krajów zaborczych i ty, tych prac tutaj prowadziło się znacznie mniej. Siłą rzeczy, zainteresowanie takich głównych badaczy też było mniejsze. Mamy parę takich klasyków, właśnie pochodzących przeważnie z Niemiec którzy tutaj się zajmowali tymi terenami, zwłaszcza Śląska, ale nie tylko, którzy nam są w stanie dostarczyć informacji właśnie jeszcze z XIX wieku na temat tego, co się, co się wydobywano, co wydobywano tutaj w Polsce. No i właśnie jak spojrzymy na tę historię, to bardzo często to, czy skamieniałości z danego regionu są znane, czy nie, to jest ściśle związane z tym, czy istniały duże kopalnie, które wydobywały materiał. Ten materiał kiedyś w przeciwieństwie do dzisiaj mechanicznych, mocno zmechanizowanego prawda przemysłu, na no to kiedyś kopano ręcznie tak naprawdę wszystko, więc bardzo często no, trafia na skamieniałości. Dzisiaj no to wszystko idzie tak naprawdę na koparkę, z koparki taśmą od razu na kruszarkę i tak dalej, więc y, nawet jeżeli skamieniałości są, to bardzo często one gdzieś tam <laughs> przechodzą bez echa. Natomiast ten okres sprzed takiej mechanizacji tego przemysłu wydobywczego, no to był złoty okres dla paleontologii. No i tutaj dużo się wydarzyło. Jakby Polskę to... Trochę ominęło, jeżeli chodzi o skalę tego przemysłu. W związku z czym weszliśmy w okres jakiejś takiej nauki, która jest już uprawiana tutaj w niepodległej Polsce, z dosyć małym dorobkiem takim historycznym. Ale staramy się to nadrabiać i właśnie na przykład Miedary czy stanowisko w Krasiejowie odkryte dużo wcześniej. No to są takie bardzo, bardzo bogate złoża skamieniałości. I kiedy natrafiamy na takie miejsca, to się okazuje, że te skamieniałości są naprawdę wyjątkowe. I wbrew pozorom, pomimo bliskości geograficznej do różnych miejsc, gdzie one są znane. Lepiej, no to okazuje się, że jednak tutaj mieliśmy ten regionalizm jakiś istniał, troszkę inne warunki klimatyczne, troszkę inne różne aspekty i te zwierzęta są inne, z troszkę innego wieku itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko składa się na taki fajny obraz, że jest sens szukać jak najbardziej i tutaj Polska rośnie, dołącza do tego grona krajów, z których mamy różne wymarłe zwierzęta, dinozaury i tak dalej którymi można się też chwalić. Jest sens szukać i fajnie zawsze o tym porozmawiać, więc trzymam kciuki, żebyśmy mieli o czym jeszcze rozmawiać, żeby kolejne znaleziska wyjątkowe były znajdowane. Rozmawialiśmy z Wojciechem Pawlakiem, jednym z kierowników wykopalisk w Miedarach, które w tym roku obfitowały w wiele ciekawych znalezisk. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Radio